Ciało Kuby trafiło do zakładu pogrzebowego prowadzonego przez kobietę z ponad 40-letnim doświadczeniem w tej branży. I ta pani, widząc zwłoki 18-latka, wprost powiedziała jego rodzinie, że to nie jest możliwe, aby on odebrał sobie życie samodzielnie. Tutaj pojawia się pytanie, czy jest w ogóle prawdopodobne to, że te wszystkie zaniedbania były jedynie efektem niekompetencji służb? Czy może raczej był to efekt celowego tuszowania zbrodni? Bo. Przyznam szczerze, że aż o takim szeregu popełnionych błędów chyba jeszcze nie słyszałem w żadnej innej sprawie, ale idźmy dalej, bo to dopiero początek. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo często opowiadam Wam o sprawach, w których rzekomo ktoś samodzielnie odebrał sobie życie, ale jednocześnie dookoła samobójstwa tej osoby pojawiło się tyle znaków zapytania, że tak właściwie to nie do końca wiadomo, czy aby na pewno mamy do czynienia z samobójstwem, czy może raczej z zabójstwem. Jako przykład mogę tutaj przytoczyć chociażby sprawę śmierci Karoliny Kaczorowskiej, Ewy Żarskiej lub Generała Sławomira Petelickiego. Bez wątpienia zgony tych osób wywołały wśród opinii publicznej szereg wątpliwości, przez co niektórzy ludzie uważają, że to po prostu mogły być nie samobójstwa, a zatuszowane zbrodnie. I tak naprawdę, pomimo upływu lat, nadal w internecie można natknąć się na dyskusje dotyczące tego, która wersja zdarzeń jest bardziej wiarygodna. Ale właśnie te wymienione przeze mnie przykłady są polaryzujące, bo jedni ludzie potrafią przedstawić argumenty ku temu, że były to morderstwa, a drudzy wręcz przeciwnie potrafią przedstawić argumenty świadczące o tym, że do tych samobójstw osoby trzecie się wcale nie przyczyniły. Aczkolwiek istnieją również historie zero-jedynkowe historie, w których wszystkie poszlaki wskazują jednoznacznie na to, iż dana osoba została zamordowana, a pomimo tego policja oraz prokuratura uznała inaczej. Jedną z tego typu spraw jest zagadkowa śmierć Jakuba Szymandy, o której dzisiaj Wam opowiem. Oczywiście, zanim to nastąpi, przypomnę jeszcze tylko, że jeżeli chcecie pomóc w rozwoju mojego kanału, to zostawcie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ponadto istnieje także możliwość wspierania mojej twórczości na zrzutce lub patronite. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A jeżeli ktoś ma ochotę podyskutować ze mną o treści tego odcinka, to po premierze materiału będę do Waszej dyspozycji. Na stronie temat.pl, link również wyświetli się na ekranie i też umieszczę go w opisie do tego filmu. Tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. Jakub Szymanda przyszedł na świat 15 grudnia 1995 roku. Pochodził z miejscowości Golub Dobrzyń. Jest to miejscowość położona w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszka tam 13 tysięcy mieszkańców. Bohater odcinka nie miał żadnego rodzeństwa, przez co można powiedzieć, że był oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy na co dzień zajmowali się ogrodnictwem. Jakub bez wątpienia był bardzo zaradny. Mając 18 lat, dorabiał sobie jako DJ, pomagał też w pracy swoim rodzicom, a ponadto uczęszczał do szkoły o profilu informatycznym, ponieważ w przyszłości planował rozpoczęcie studiów. Na tym samym kierunku. Niezaprzeczalnie miał on silną więź ze swoim ojcem, czyli z panem Leszkiem. Mężczyzna zabierał Kubę na różne wycieczki, grał z nim w tenisa czy pomagał mu kompletować sprzęt muzyczny, bo sam kiedyś prowadził dyskoteki, więc na tym się znał. Aczkolwiek myślę, że warto wspomnieć, iż 18-lety osiemnastolatek miał też i swoją ciemną stronę, ponieważ rodzice podejrzewali go o zażywanie narkotyków, a oprócz tego zdarzało mu się coraz częściej wagarować. 12 listopada 2018 14 roku Jakub przymanda w godzinach porannych wstał, aby udać się do szkoły. Równo z nim obudziła się jego mama, pani Maria, która codziennie robiła swojemu synowi śniadanie. Co prawda, osiemnastolatyk się temu sprzeciwiał, ponieważ twierdził, że jest już pełnoletni i potrafi sobie sam zrobić jedzenie, no ale jego mama powtarzała, iż póki będzie się uczył, to ona będzie mu rano robiła kanapki. Chłopak więc zjadł, ubrał się, spakował również do plecaka drugie śniadanie i wychodząc z domu powiedział. Cześć mamuś, jadę. Następnie wsiadł do swojego Volkswagena Golfa i odjechał rzekomo do szkoły. Z Jakub na ten samochód pieniądze zgromadził samodzielnie, mniej więcej połowę zaoszczędził ze swoich osiemnastych urodzin, a pozostałą część uzbierał właśnie pracując jako DJ. Podkreśliłem przed chwilą, że bohater odcinka rzekomo pojechał do szkoły, bo w rzeczywistości tamtego dnia wcale do niej nie dotarł. Kilka godzin po tym, jak wyszedł z mieszkania zadzwoniła do jego rodziców wychowawczyni, która poinformowała że nie pojawił się on na zajęciach. Kuba około godziny 15 wrócił do domu w towarzystwie swojego przyjaciela o imieniu Karol. Chłopaki kumplowali się ze sobą od czasu w gimnazjum. Gdy wszedł on do mieszkania, pan Leszek zapytał, dlaczego nie był w szkole. Na co osiemnastolatek, taki zestresowany i poddenerwowany, odpowiedział: Tata, ty nie wiesz, co się dzieje. Jak się później okaże, bohatera odcinka nie było w szkole, ponieważ wraz z. Karolem oraz jakimiś innymi osobami pojechał do Torunia. W jakim celu nie wiadomo. Jakub po wymianie zdań z rodzicami poinformował ich, że jeszcze odwiezie kolegę i za chwilę będzie z powrotem. Niestety tak się jednak nie stało. Po trzech godzinach nieobecności Kuby jego tata zaczął do niego dzwonić, aby zapytać, kiedy wreszcie wróci, no ale chłopak nie odbierał i nie odzwaniał, co dotychczas raczej się nie zdarzało. Zaniepokojeni rodzice stwierdzili więc, że podjadą do tego kolegi, którego ich syn odwoził, aby sprawdzić, czy dotarł on do domu i czy czy Kuba przez przypadek nie jest u niego. I to jest właśnie moment, w którym wydarzyło się coś, co daje do myślenia. Rodzice Shimandy, gdy zjawili się pod domem Karola, dostrzegli, że on akurat wchodził tylnymi drzwiami do budynku, rozmawiając jednocześnie z kimś przez telefon. Chwilę później jednak skłamał mamę i tatę Kuby, mówiąc, że już od kilku godzin jest w domu i nigdzie się z niego nie ruszał. Tutaj nasuwa się więc samoistnie pytanie, dlaczego Karol powiedział im nieprawdę, którą zresztą powtórzył w swoich późniejszych oficjalnych zeznaniach. To jednak nie wszystko, bo z jednej strony był on niby takim wieloletnim przyjacielem Jakuba, jeszcze dosłownie chwilę wcześniej spędzał z nim czas, a z drugiej strony, gdy rodzice spytali go, czy nie wie, gdzie jest ich syn, to kolokwialnie mówiąc, odpyskował im, że jego to nie obchodzi i on nic nie wie. Więc czy aby na pewno z taką wiedzą, jaką mamy, możemy nazwać go przyjacielem bohatera odcinka? No, według mnie nie, ponieważ uważam, że jeżeli dwie osoby są jakkolwiek blisko ze sobą, to raczej się o siebie martwią i troszczą. Niemniej jednak, gdy Karol wypowiedział te słowa, to ojciec Jakuba się bardzo zdenerwował i powiedział, że w takim razie jedzie na policję, aby zgłosić zaginięcie syna. Nie żartował, bo zgodnie z tą zapowiedzią, chwilę później był już na komisariacie i to zapoczątkowało dosłownie cały szereg nieprawdopodobnych zdarzeń. Okazało się, że Karol w międzyczasie zadzwonił do swoich kumpli i powiedział im, aby poszli poszukać Kuby w pobliskim lesie. Wskazał nawet dokładną lokalizację, gdzie dosłownie chwilę później ci jego koledzy ujawnili powieszone ciało Jakuba. Kilka lat później wspominali tę sytuację następująco. Po pracy pojechałem do Damiana w odwiedziny. Jeszcze Andrzej tam był. Karol powiedział przez telefon, że zginął Shimanda. Nie wrócił ze szkoły do domu. I czy nie pojadę go poszukać? Zgodziłem się i pojechaliśmy go szukać po lesie w gałczewku. W międzyczasie dzwonił Karol. Mniej więcej wytłumaczył nam to miejsce. Oni tam razem jeździli. Pojechaliśmy w to miejsce. Z daleka zauważyłem samochód. Podszedłem do samochodu. W tym samochodzie były kluczyki i świeciło się tylko radio. Nie wydawało żadnego dźwięku ani nic. Było ciemno. Około 21.00 późną jesienią. Wsiadłem w samochód, cofnąłem i skręciłem w prawo. Zobaczyłem jak wisiał Kuba. Podeszliśmy, ja go podniosłem, a Damian go odwiązał u góry. Co najbardziej zadziwiające, gdy wpłynęło zawiadomienie o odkryciu zwłok, jeden radiowóz policji udał się wprost do tego lasu, a drugi dojechał tam chwilę później, zabierając po drodze nie innego jak Karola. Tutaj nasuwa się pytanie, po co oni z nim tam pojechali? Skoro ciało zostało już ujawnione, a był on osobą, która mogła posiadać jakąś wiedzę, to powinni go przewieźć wprost na komisariat. I okej, okay, racjonalna teoria byłaby taka, że nie zagrała odpowiednio komunikacja pomiędzy policjantami, że ten drugi patrol po prostu nie posiadał jeszcze informacji o odnalezieniu martwego Jakuba, i dlatego doszło do takiej sytuacji. Ale nic z tych rzeczy, bo ci funkcjonariusze już doskonale wiedzieli, że Jakub nie żyje. Jak już przed chwilą mogliście usłyszeć, w lesie był zaparkowany samochód Jakuba Szymandy, i śledczy zamiast ten pojazd zabezpieczyć, zawieźć na policyjny parking, czy zwrócić rodzinie, to Oddali go Karolowi, który nawet nie posiadał prawa jazdy i był kluczowym świadkiem. W praktyce więc wyglądało to tak, że ten chłopak wskazał miejsce, w którym ujawniono ciało jego kolegi, policja z nim tam pojechała. Następnie funkcjonariusze dali mu kluczyki do auta Jakuba, i pomimo braku prawa jazdy, funkcjonariusze nakazali mu ten pojazd zabrać. Co więcej, chłopak auto oddał rodzicom Kuby dopiero 5 dni później. Było ono dokładnie wyczyszczone oraz wyplakowane. Fakt przekazania Karolowi tego pojazdu to nie jedyna dziwna rzecz ze strony śledczych, bo tak naprawdę oni nie wykonali w tym lesie nawet jakichś podstawowych działań. Nie zabezpieczyli pętli, na której on wisiał, nie zabezpieczyli jakichkolwiek śladów, nie wykonali też zdjęć, a ponadto, co jest największym kuriozum, prokurator wykluczył udział osób trzecich. Telefonicznie. Czyli nie dokonano oględzin ciała oraz nie przeprowadzono też sekcji zwłok. Tutaj pojawia się pytanie, czy jest w ogóle prawdopodobne to, że te wszystkie zaniedbania były jedynie efektem niekompetencji służb, czy może raczej był to efekt celowego tuszowania zbrodni, bo przyznam szczerze, że aż o takim szeregu popełnionych błędów chyba jeszcze nie słyszałem w żadnej innej sprawie, ale... Idźmy dalej, bo to dopiero początek. Gdy rodzice Jakuba pojechali zgłosić jego zaginięcie i powiedzieli, że Karol coś ukrywa, to już ich z tego komisariatu nie wypuszczono. Wręcz trafili do pomieszczenia, gdzie byli pilnowani przez policjanta, który według matki, bohatera odcinka był niezwykle zestresowany i palił papierosa za papierosem. Możemy tylko gdybać, co było powodem jego stresu: to, że musiał ich pilnować? Czy może to, że na przykład znał tego chłopaka, na którego rodzice Kuby kierowali podejrzenia? Oczywiście, to są takie moje refleksje nie poparte dosłownie niczym konkretnym, ale przypominam, że te wydarzenia dotyczą miejscowości zamieszkałej jedynie przez 13 tysięcy mieszkańców, więc w takich społecznościach po prostu sporo ludzi się ze sobą zna. Ponadto, jeszcze tego samego dnia, gdy odkryto ciało Jakuba Shimandy, rodzice dostali od policjantów jego rzeczy osobiste, takie jak portfel oraz telefon, który jak się później okazało, został przez kogoś częściowo sformatowany. Tutaj pojawia się więc kolejne pytanie bez odpowiedzi. Kto go sformatował? Kuba przed swoją śmiercią, jego potencjalni oprawcy, czy może funkcjonariusze? Nie wiadomo. Śledztwo w sprawie tajemniczego zgonu Jakuba Shimandy zostało umorzone zaledwie po dwóch dniach od momentu odnalezienia jego ciała. Czyli właściwie nie zostało nawet wszczęte. Uznano, że odebrał sobie życie samodzielnie, a motywem popełnienia takiego czynu, według prokuratorskich akt, była sprzeczka z rodzicami Owagary, wagary, zerwanie dwa miesiące wcześniej z dziewczyną oraz fakt, iż kilka godzin przed swoją śmiercią dostał mandat za przekroczenie prędkości. Nie chcę wyjść na jakiegoś ignoranta, ale ciężko mi uwierzyć, że 18-letni chłopak przez niewielki mandat rozważałby odebranie sobie życia, więc według mnie akurat ta hipoteza jest najgłupsza. No ale przejdźmy do konkretów. Przejdźmy do najbardziej kluczowej poszlaki, która przemawia za tym, że samobójstwo Jakuba Shimandy zostało przez kogoś upozorowane. Ciało Kuby trafiło do zakładu pogrzebowego prowadzonego przez kobietę z ponad 40-letnim doświadczeniem w tej branży i ta pani, widząc zwłoki 18-latka. Prost powiedziała jego rodzinie, że to nie jest możliwe, aby on odebrał sobie życie samodzielnie. Z jej słów wynikało, że chłopak mógł umrzeć należąco i ktoś po jego śmierci go po prostu przywiązał za szyję, pozorując samobójstwo. Gdy człowiek umiera poprzez powieszenie, to z jego ciałem dzieją się pewne charakterystyczne rzeczy, które nie są zbyt przyjemne i dla niektórych mogą być odrażające, więc nie będę się w ich szczegóły zagłębiać, ale powiem tylko tyle, że żaden z tych typowych objawów tego typu zgonu nie wystąpił u Jakuba. Nie miał on nawet bruzdy wisielczej. Jak możemy przeczytać w nowej kodyfikacji prawa karnego. Bruzda wisielcza początkowo przybiera jasny kolor. Po upływie czasu staje się jasno a następnie ciemno -brunatna. Jeżeli pętla jest wykonana z miękkiego materiału lub zwłoki odcięto od pętli wkrótce po powieszeniu, bruzda będzie mało widoczna. Brak podbiegnięcia krwawego w bruzdach wisielczych nie neguje możliwości powieszenia za życia. Bruzda może powstać również na zwłokach, które zostały powieszone chwilę po śmierci w celu zatajenia prawdziwego charakteru zdarzenia. Czyli, gdy ktoś zatuszuje zbrodnię, pozorując powieszenie, to bruzda może powstać, ale nie musi. No i u Jakuba po prostu nie powstała, co przemawia za tym, że mógł on znaleźć się na pętli już pośmiertnie. No, chyba że kobieta pracująca w takiej branży od ponad 40 lat, mająca olbrzymie doświadczenie, jakim cudem jej nie zauważyła. Aczkolwiek warto dodać, że według tej pani, pomimo braku bruzdy na jego szyi, po bokach były ślady jakby ktoś go ścisnął jakimś drutem. W 2018 roku sprawa śmierci Jakuba Shimandy została poruszona w programie Superwizjer. Mogłoby się wtedy wydawać, że sprawiedliwość jest już naprawdę blisko, ponieważ po emisji odcinka śledztwo zostało wznowione. Co ciekawe, gdy rodzice Kuby nagłośnili w mediach sprawę śmierci swojego syna, to zaczęły się dziać rzeczy niezwykle dziwne, które jednoznacznie wskazują, Wskazywały na to, że komuś zależy na tym, aby ich zastraszyć, by nie drążyli tego tematu. Wszystko zaczęło się od tego, że ktoś zniszczył im samochód i napisał na nim słowa zostawcie to. Oczywiście zawiadomiono o tym zdarzeniu policję i na miejsce przyjechał dokładnie ten sam funkcjonariusz, który pilnował rodziców Jakuba na komisariacie, gdy ci zgłosili jego zaginięcie. Jakby tego było mało, kiedy ojciec Kuby zapytał, co z tym mają zrobić, to ten policjant zasugerował, że najlepiej będzie, jak rzeczywiście to wszystko zostawią. Rzecz jasna, rodzice Jakuba Szymandy nie posłuchali i nie dali się zastraszyć. Nadal dążyli oni do prawdy, co doprowadziło do kolejnych przykrych oraz przerażających dla nich sytuacji. Po pierwsze, ktoś zdewastował na cmentarzu pomnik Kuby, wylewając na niego dużą ilość parafiny. Po drugie, ktoś podpalił jego rodzicom szklarnię. Po trzecie, podpalono też krzyż upamiętniający Jakuba, który wisiał na drzewie, na którym się on rzekomo powiesił. I po czwarte, jego rodzice zaczęli otrzymywać nieustannie głuche telefony. W 2019 roku doszło do ekshumacji ciała bohatera odcinka. Z badań toksykologicznych wyniknęło, iż w dniu swojej śmierci zażył on amfetaminę, ale oprócz tego nie ustalono tak naprawdę niczego konkretnego. Według mnie warto też wspomnieć, że pojawił się w tej sprawie świadek, który opowiedział jak dzień po tej tragedii pojechał na miejsce odnalezienia ciała z Karolem, bo go on o to poprosił. No i ten chłopak wyznał, że Karol zabrał wtedy z miejsca zdarzenia jakiś sznur, najpewniej ten, na którym wisiał Kuba. Nieścisłość pojawiła się także w rzekomej godzinie odnalezienia ciała, bo z notatek policyjnych wynikało, że zwłoki ujawniono po 21, a o 21.45 lekarz stwierdził zgon. Lecz rodzice uważają, że już przed 19 ich poinformowano o śmierci syna, więc to się nie pokrywa. Pomimo tych wszystkich nieścisłości oraz tych wszelkich poszlak jednoznacznie wskazujących na to, że samobójstwo Jakuba Szymandy zostało upozorowane, prokuratura okręgowa w Toruniu w 2020 roku śledztwo umorzyła. Tak samo zresztą prokuratura okręgowa w Szczecinie umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu odnalezienia ciała. W przypadku tej sprawy niepodważalnie brzmi to jak żart, ponieważ jak już na pewno zdołaliście zauważyć, jest cała masa argumentów, które przemawiają za tym, że wersja o samodzielnym odebraniu sobie życia przez Kubę była mało wiarygodna. Co więcej, to jeszcze nie wszystko. Bo z akt prokuratorskich wynika, iż Karol kłamał w swoich zeznaniach do tego stopnia, że się sam w tych kłamstwach pogubił, co oczywiście oznacza, że coś w ten sposób próbował zataić. Ale oczywiście dla prokuratury ten fakt też nie był absolutnie istotny. Przytoczę teraz kilka przykładów. W 2015 roku Karol zeznał, że gdy Kuba jechał go odwieźć do domu, to potajemnie wziął dowód rejestracyjny od skutera, aby zastawić go w lombardzie i zdobyć w ten sposób pieniądze na zapłatę mandatu. Trzy lata później jednak opowiedział, że przed odwiezieniem go, Jakub wszedł do szopy i prawdopodobnie wziął z niej sznur. We wcześniejszych zeznaniach taka informacja się nie pojawiła. Idąc dalej, w 2015 roku Karol zeznał, że ja nie wiem dlaczego Kuba się powiesił, nic mi nie mówił, że chce ze sobą skończyć. W 2018 roku jednak zmienił zdanie i przedstawił następującą wersję. On mówił, że nie wie co zrobić z tym mandatem. Coś opowiadał, że znalazł drzewo. To się nie trzyma kupy, bo przecież on dostał mandat tego samego dnia i cały czas przebywał wtedy z Karolem, więc kiedy rzekomo miałby znaleźć to drzewo? Tak samo po emisji reportażu superwizjera, gdy wznowiono śledztwo, Karol zeznał, że zwrócił rodzicom Jakuba posprzątane auto, bo je razem z nim posprzątał kilka godzin przed tym samobójstwem. Jak się pewnie domyślacie, w pierwszych zeznaniach o niczym takim nie wspominał. Ciekawe również są rozbieżności w tym, co on opowiadał później w szkole, do której uczęszczał. Chociażby jego nauczycielka zeznała, że Karol powiedział, że mają takie miejsce, gdzie razem spędzają ze sobą czas. On mówił, że wsiadł w samochód i pojechał na miejsce i zobaczył auto Jakuba, że były włączone światła i że głośno w samochodzie grała muzyka. On miał w światłach reflektorów zobaczyć, że Jakub się powiesił na drzewie i że go odciął i wezwał policję. No to generalnie zaprzecza całej oficjalnej narracji, jakoby Karol dotarł tam dopiero z funkcjonariuszami i też zaprzecza to temu, że wiszące ciało ujawnili jego koledzy. Ciekawą rzecz też wyznała koleżanka Karola. Z tego co pamiętam, kiedyś on opowiadał, że samochód Kuby był zaparkowany naprzeciwko drzewa, miał pootwierane szeroko drzwi, miał wyłączony zapłon i grała muzyka. Były włączone światła i ja tak zrozumiałam, że Kuba miał wejść na maskę samochodu i się powiesić i te światła samochodu miały na niego rzucać światło. Poza tym z opowiadań Karola pamiętam, że oni mieli być tam umówieni. Jeżeli więc rzeczywiście samochód odgrywał kluczową rolę w tym powieszeniu i bez niego nie byłoby możliwe, aby Jakub Szymanda zawisł na takiej wysokości, to wiele to mówi dlaczego Karol zabrał i czyścił ten pojazd. Może na tej masce były też jego ślady. Jak już wielokrotnie w tym materiale sugerowałem, wiele wskazuje na to, że policja robiła naprawdę dużo, aby zamieść tę sprawę pod dywan. Co się zresztą w dużym stopniu im udało, bo przez te wszystkie początkowe przeoczenia doszło do sytuacji, w której brak jest twardego materiału dowodowego, który jednoznacznie był udowadniał, że Doszło do upozorowania samobójstwa Jakuba Szymandy przez osoby trzecie. No ale na pewno spora część z Was teraz zadaje sobie w głowie pytanie, jaki cel funkcjonariusze policji mieli w tym, aby tuszować prawdę w sprawie śmierci tego 18-letniego chłopaka. Odpowiedź może być niezwykle prosta. W aktach sprawy pojawiła się informacja dotycząca tego, że jakiś czas przed śmiercią Jakuba do internetu trafił filmik, na którym znęcało się nad nim dwóch chłopaków. Mieli go oni na różne sposoby poniżać. I jak ustalili reporterzy programu Superwizjer, jeden z tych chłopaków był synem miejscowego policjanta. Zbliżając się pomału do końca tego materiału, mam jeszcze taką pewną refleksję, że Często osoby, które dokonały jakiejś zbrodni i ukrywają ten fakt przed światem, zaczynają wprowadzać do swojego życia pewne zmiany. Dla przykładu, jeżeli policja podejrzewa jakąś osobę o morderstwo i nagle się okaże, że ta osoba zmieniła pracę, przeprowadziła się, zaczęła nadużywać jakichś substancji, bądź na przykład stała się bardzo religijna, a wcześniej nie była, to dla śledczych powinien być to sygnał, że ten człowiek może mieć coś na sumieniu. Wspominam o tym, ponieważ po rzekomym samobójstwie Jakuba, nagle Karol postanowił zmienić szkołę. Tak samo zmienił ją ten jego kolega, który był z nim później w lesie, w którym odnaleziono ciało Kuby. Po co oni ją zmienili? Na chwilę obecną śledztwo wyjaśniające okoliczności śmierci Jakuba Szymandy jest zamknięte i pomimo tych wszystkich znaków zapytania nie zapowiada się, aby cokolwiek w tej sprawie uległo jeszcze zmianie. Zadziwiająca jest ta decyzja, tym bardziej, że nawet twórcy krakowskiego Archiwum X wprost Twierdzili, że są przekonani, iż w tej sprawie doszło do zbrodni. Dziękuję kochani za uwagę. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, zostawcie pod tym filmem kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie także na mojego Instagrama kezu 5800 a jeżeli chcecie ze mną podyskutować o tej sprawie, to będę do waszej dyspozycji na stronie temat.pl. No i oczywiście dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na zrzutce lub patronajcie. Do usłyszenia niebawem.